Zbrodnia wojenna jest zbrodnią wojenną, i to, kto ją popełnił, jakie jednostki, nie ma żadnego znaczenia. Tak? To za to powinni być pociągnięci do odpowiedzialności i ci, co strzelali, i ci, co pozwolili na to, że strzelali, tak? i ci, co zaplanowali to strzelanie. Więc wiesz, no, po Norymberdze trochę nazistów powieszono, i pozostaje życzyć nam wszystkim, żebyśmy doczekali takich lat, że, że będziemy widzieli, jak wieszają autorów zbrodni w Buczy. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Przypominam, że działamy razem z Fundacją Zarys, która wysyła całymi tirami pomoc medyczną na Ukrainę, a więc naprawdę wspaniali ludzie i jesteśmy dumni, że możemy razem działać z Fundacją Zarys. Dzisiaj moim gościem jest Jarosław Wolski, ekspert niezależny, Czołem. Dzień dobry, Piotrze, dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy mieli dosyć taki powiedziałbym no przygnębiający pewnie początek naszej rozmowy, ponieważ chciałbym zapytać cię o to straszliwe masakry, do jakich doszło w buczy ludności cywilnej dokonane przez żołnierzy Federacji Rosyjskiej. No po prostu szok, że coś takiego jest możliwe w XXI wieku. Ale zanim zadam Ci pierwsze pytanie, to nasza tradycja kanału Historia Realna podziękuje naszym widzom. Drodzy Państwo, dziękujemy za wsparcie. Historia Realna jest kanałem niezależnym, działa dzięki waszemu wsparciu, możecie nas wspierać na YouTube i na Patronite. Na YouTube wystarczy nacisnąć wsparcie pod tym filmem, subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i komentujcie. Jarku, co to jest za czystka? Zaczystka są to, już tak naprawdę slangowo są określone działania Federacji Rosyjskiej teoretycznie przeciwpartyzanckie. Oni to tłumaczą, że to są działania przeciwpartyzanckie. Natomiast tak naprawdę chodzi o zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. Zaczystki zwykle nie mają charakteru planowego ludobójstwa, natomiast mają ewidentny charakter zbrodni wojennej. Czyli Armia Rosyjska e, według pewnego klucza wybiera Otacza dany teren kordonem. Jest to kordon zwykle robiony i przez wojsko, i przez żołnierzy MWD, czyli Ministerstwa Dzieł, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Następnie, według pewnego klucza, zwykle według przygotowanych list proskrypcyjnych jeszcze przed wojną, są odnajdywani pewni ludzie, są zwykle lokalne elity. To może być lokalny sołtys, jego rodzina, to może być lokalny burmistrz, to może być szanowany muła albo, albo pop. No i te osoby w wersjach powiedzmy takich zaczystek bardziej łagodnych, te osoby są po prostu wywożone gdzieś do Rosji, do obozów koncentracyjnych. Natomiast w wersji takiej znanej na przykład z Czeczeni, te osoby są często mordowane. I to mieliśmy niestety, taki, taki przykład takie zaczyski mieliśmy w Buczy, gdzie okazało się, że Rosjanie sądząc po stanie ciał prawdopodobnie kilka, kilkanaście dni temu zamordowali kilkadziesiąt osób przynajmniej. Basowe groby są dalej odkrywane z lokalnych elit tego miasteczka, czyli Sołtys i jego rodzina, inne jeszcze osoby. No, ciała, ewidentnie, ciało Sołtysa miało ślady tortur, zostało znalezione w studzience kanalizacyjnej. Jego rodzina została zamordowana. Wiadomo też, że Rosjanie zabili kilkuletnią dziewczynkę. No, jest to ewidentna zbrodnia wojenna, jest to ewidentna zaczystka. W tej chwili organy ukraińskie SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, pracują nad identyfikacją oficerów i żołnierzy, którzy się dopuścili tej zbrodni. No i pozostaje mieć nadzieję, że Ukraińcy będą z nimi robić to samo, co robił Mossad z terrorystami po Monachium, tak? czyli będą ich ścigać tak długo, jak długo będą żyć. Natomiast no, jest to ewidentna zbrodnia, i myślę, że to będzie wydarzenie, które bardzo skomplikuje jakikolwiek proces pokojowy w tym konflikcie. Ale z drugiej strony, jest to wydarzenie, które nam jednak udowadnia, że ta cywilizacja rosyjska, cywilizacja turańska, według Felixa Konecznego, tak naprawdę jest, czy tak powiem, niecywilizowana w naszym europocentrycznym pojęciu i punkcie, i punkcie widzenia. I niestety tutaj ewidentnie widać, że Rosjanie postępują głupio, brutalnie i po prostu w zupełnie bezsensowny sposób mordują ludność cywilną. Mhm. Dobrze, to zacznijmy jeszcze od takich pewnych. Podstawowych spraw. To znaczy, po pierwsze, po co robi się w ogóle zaczystkę? Oficjalnie zaczystka jest robiona po to, żeby zdusić jakikolwiek opór na danym terenie, tak? czyli żeby steroryzować lokalną ludność, sparaliżować ją, żeby ta ludność w żaden sposób nie stawiała oporu w stosunku do armii Federacji Rosyjskiej. I tego typu działania miały miejsce w Czeczeniu, One tak naprawdę. Nawet nie powiem, że one się zaczęły w Czeczeniu, bo to jest kontynuacja pewnego wzorca dzia działań, które Armia Rosyjska, Armia Czerwona, wtedy wypracowała w Afganistanie. To są po prostu maksymalnie brutalne pacyfikacje lokalnej ludności, ukierunkowane na eksterminację lokalnych elit i steroryzowanie całej reszty. I to jest pewien wzorzec, który był w działaniu w Afganistanie, potem był w Czeczenin, no ale oczywiście, jak mordowali Rosjanie Czeczenów, to nikt na to nie zwraca uwagi, no bo to byli Czeczeni. Potem coś takiego, ale w wersji chyba jednak troszkę mniejszej miało miejsce w 2014 i 2015 roku w Doniecku i Ługańsku, ponieważ tam Rosjanie też przychodzili po lokalnych działaczy proukraińskich, patriotycznych według pewnych list proskrypcyjnych, tylko że tam ci ludzie zniknęli. Nie wiadomo do dzisiaj co się z nimi stało, to jest lista kilkudziesięciu, prawie kilkuset nazwisk, które po prostu wyparowały, no tak na 90% ci ludzie zostali zamordowani przez Rosjan, no ale powiedzmy, że ciało nie znaleziono. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z taką ewidentną zaczystką, zbrodnią wojenną, której nawet Rosjanie nie próbowali zamaskować. Tak, Oni tych ciał nie wywieźli, nie, nie, nie ukryli, nie skremowali, tylko po prostu w brutalny, ekstremalnie brutalny sposób zamordowali kilkadziesiąt osób i te ciała po prostu zostawili leżące na ulicy. No dobrze, to właśnie powiem ci, że te, y, sposób wykonania tej zbrodni, która jest ewidentną zbrodnią wojenną, wzbudza jednak pewne wątpliwości, czy była to rzeczywiście zaczystka. Y, widzieliśmy na zdjęciach, y, że na ulicach tej czy też głównej ulicy, która przez tą Buczę przebiega, bo dodajmy, że Bucza nie jest wielką metropolią. Więc powiedz mi, po co akurat robić zaczystkę w postaci sołtysa? No są, rozumiem, Wiem, ważniejsi ludzie do wyczyszczenia, używając tej terminologii czekistowskiej, niż jakiś sołtys jakiegoś po prostu trzeciorzędnego miasteczka. Te czołgi rosyjskie były zniszczone. Czy bierzesz pod uwagę taką możliwość? Zostają te czołgi rozstrzelane zniszczone przez ukraińskie siły, które odskakują potem po ataku, a rosyjscy żołnierze dostają szału i po prostu dokonują rodzaju takiego pogromu spontanicznego miejscowej ludności w odwecie za śmierć swoich towarzyszy broni, czyli nie za czystka, która idzie rozkaz z góry, tylko właśnie rodzaj jakiegoś takiego działania oddolnego przez tych żołnierzy tam na miejscu. Nie. Jak wiesz, ja nie mam problemów, żeby mówić, że obie strony potrafią popełnić zbrodnie wojenne i jak wiesz, co zresztą okazało się prawdą, w Charkowie to na przykład strzelali Ukraińcy do Rosjan, tak? O czym rozmawialiśmy odcinek temu. Już zostało w tym wypadku podjęte oficjalne śledztwo przez stronę ukraińską. Natomiast w przypadku Buczy to jest ewidentna zbrodnia wojenna z premedytacją i świadczy o tym kilka faktów. Po pierwsze, należy pamiętać o tym, że nie miało to nic wspólnego z działaniami, które miały miejsce tydzień, dwa tygodnie, czy tam nawet Mniej więcej 20 dni temu, kiedy powiedzmy te walki o buczy się toczyły i tam cała kolumna spadochroniarzy rosyjskich została rozstrzelana wręcz przez ukraińskie siły specjalne. Dlaczego to nie miało nic wspólnego? Ponieważ gdyby wtedy albo tydzień później zabito tych ludzi, te ciała by wyglądały zupełnie inaczej. Stopień rozkładu byłby zupełnie inny. To, co widzieliśmy w buczy, to były działania mniej więcej sprzed tygodnia, około, tak? czyli kiedy Rosjanie prawdopodobnie jeszcze nie planowali wycofania się tak naprawdę gwałtownego, o czym zaraz będziemy mówić. Druga sprawa. Prawdopodobnie Rosjanie wpadli w psychozę, ponieważ Ukraińcy w zasadzie całe zgrupowanie rosyjskie w tym worku na północy, zachód od Kijowa masakrowali artylerią. Tam był oszczół artylerii bardzo silny i bardzo celny oszczół artylerii ukraińskiej z masowym użyciem amunicji precyzyjnej, kierowanej laserowo. I mówi się nieoficjalnie, że Rosjanie wpadli w psychozę, bo oni uważali, że ten oszczół jest tak celny, że na pewno są jacyś ukraińscy dywersanci, żołnierze sił specjalnych, którzy tam z jakimiś różnymi przyrządami kierują tym ogniem. I prawdopodobnie te działania wynikały z tego, dlatego został zamordowany sołtys, ale z drugiej strony nie ma sensu to o tyle, że Rosjanie przy poprzednich działaniach tego typu, no to wywozili takie osoby raczej. Natomiast tutaj miała miejsce egzekucja kilkunastu osób, które zostały zabite na ulicy, wyciągnięte z domów i zabite na ulicy. Natomiast niestety odnaleziono grób sołtysa i jego rodziny, znaczy mogiłę tak naprawdę sołtysa i jego rodziny. Sołtys był uduszony kablem jakimś energetycznym rzuconym do studzienki kanalizacyjnej. Przed, przed śmiercią był torturowany, bo są ślady tortur na jego ciele. Kilkanaście osób zostało zakopanych w masowym grobie, w tym kilkuletnia dziewczynka. No i znaleziono oprócz tego 12 innych ofiar, około 12, które miały związane z tyłu ręce i zostały rozstrzelane w jakiejś studole, w jakiejś przybudówce przy domu. Więc ta zbrodnia raczej nie pasuje do takiego szału żołnierzy, którzy nagle wyciągają wszystkich z budynków i strzelają do nich, tylko ewidentnie to było z premedytacją zrobione, ponieważ zginęły osoby, które w jakiś sposób były powiązane z lokalnym aparatem władzy. To jeszcze, Jarku, ja dodam, że na metodyczność tej zbrodni chyba też wskazuje to, że wszystkie ofiary, czy też większość, miała skrępowane ręce na plecach białą taśmą, prawda? Tak, tak, więc ewidentnie to nie było tak, więc wiesz, na zasadzie, że ktoś wpada w szał i ze strachu strzela czy morduje, tylko to było przygotowane. Poza tym, nie wiem czy pamiętasz, Piotrze, ale mniej więcej trzy tygodnie temu była taka wrzutka ze strony służby bezpieczeństwa Ukrainy, że Rosjanie przygotowali przed wojną listy proskrypcyjne ludzi, którzy są do zamordowania. No i wiesz, wszyscy to trochę puścili e, mimo uszu, wychodząc z założenia, że no dobra, wojna informacyjna, tu propaganda, tam propaganda. Natomiast teraz wydarzenia w buczale ale nie tylko w Buczy, mm, każą spojrzeć na to inaczej. Prawdopodobnie to była prawda i faktycznie mieliśmy do czynienia z jakimiś wcześniej jeszcze przed wojną przygotowanymi listami proskrypcyjnymi. I to już przypomina niemiecką akcję AB, tak? No nie no, poczekaj. Jarku, ale no, czteroletnia dziewczynka nie znajdowała się na liście proskrypcyjnej Świętele elit pro ukraińskich. Ale morderstwo z premedytacją. Dobrze, to teraz jeszcze jeden taki wątek. Pokazywa, A i tak to, co widzieliśmy Piotrze w Buczy i to trzeba uprzedzić widzów, to jest nic w porównaniu z tym, co robią kadyrowcy w Mariupolu. Bo kaderowcy w Mariupolu zachowują się jak zwierzęta i z filmy, które przeciekają z Mariupola pokazują całe sale kinowe wypełnione rozstrzelanymi ludźmi. Ukraińcami zabitymi przez kaderowców, więc to, że to jeszcze nie wypływa do szerokiej publiczności, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że e, no są to filmiki, które jakoś tam przeciekły, no i są, zachodzą takie podejrzenia, że no nie wiadomo dokładnie kiedy nagrały, co przedstawiają, no ale nieoficjalnie się mówi, że to są masowe masakry ludności z Mariupola dokonane przez kadrowców. Więc tam dopiero i wszystko wskazuje na to, wiesz, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ wszystko wskazuje na to, że tam, gdzie Rosjanie od początku konfliktu kontrolowali teren, ale tak kontrolowali teren, że było duże nasycenie żołnierzy rosyjskich, to tam zaczęli wprowadzać terror okupacyjny na wzór no, nazistów w Polsce tak naprawdę, czyli było eksterminacja i nie dość masowe gwałty, rozboje, grabieże yy, i eksterminacja lokalnych elit. tak, no, Tutaj tak ewidentny, ewidentnie wskazuje to na no, po prostu planowe działania, ale znowu tam, gdzie Ukraińska, tam, gdzie Rosjanie nie mieli do sił, no bo oni za małymi siłami weszli na Ukrainę, tak? Tam takie zdarzenia nie miały miejsca. Natomiast tam, gdzie niestety Rosjan było dużo i oni przez jakiś dłuższy okres czasu trzymali dany teren, no to okazuje się, że tam dochodziło do no po prostu zbrodni wojennych. Tak? To jeszcze nie, nie... Ludobójstwo to jest troszeczkę inny termin niż zbrodnia wojenna, tak? Więc na razie operuje terminem zbrodnia wojenna, no ale no wygląda to fatalnie, tak? Jasne, a jeszcze widziałeś pewnie te zdjęcia, że szukani są teraz winni tego. Analizowane są filmiki, media społecznościowe rosyjskich żołnierzy. Wygląda na to, że tam jakaś jednostka z Dalekiego Wschodu, złożona z żołnierzy azjatyckich, znajdowała się i to podłapała opinia publiczna. Czy to jest taka, wiesz, stereotyp, że jak gwałcą i mordują to kałmucy z Azji? Czy, czy myślisz, że coś to jest na rzecz? To jest rż rżnięcie głupa przez Rosjan, wiesz? Tam były jednostki WDW elitarne, tam były jednostki powietrzno-desantowe, czyli WDW, czyli elita, to są dobrze wyszkoleni żołnierze. Były też oczywiście jednostki dalekowschodnie jak najbardziej, ale wiesz, tak naprawdę... Zbrodnia wojenna jest zbrodnią wojenną. I to, kto ją popełnił, jakie jednostki, nie ma żadnego znaczenia. Tak? To za to powinni być pociągnięci do odpowiedzialności i ci, co strzelali, i ci, co pozwolili na to, że strzelali, tak? i ci, co zaplanowali to strzelanie. Więc wiesz, no, po Norymberdze trochę nazistów powieszono i pozostaje życzyć nam wszystkim, żebyśmy doczekali takich lat, że, że będziemy widzieli, jak wieszają autorów zbrodni w buczy. Jarku, ale mówiąc o możliwości Norymbergi. No, bo wszyscy zastanawiamy się, co się, co się stanie, i, i czy ci ludzie zostaną, którzy popełnili tak straszliwe zbrodnie pociągnięcie do odpowiedzialności, no to, żeby była Norynberga, no to najpierw Trzecia Rzesza została pokonana, kapitulowała. W Berlinie znalazły się siły okupacyjne i można było tych ludzi pociągnąć do odpowiedzialności. I obawiam się, że to jest chyba jedyny scenariusz, w którym to jest coś takiego jest możliwe. I chyba, jeżeli Rosja przetrwa tą wojnę i całą tą zawieruchę, no to raczej będzie broniła tych ludzi. A pamiętaj o cenach pokoju. Może być taka sytuacja, że w ramach negocjacji pokojowych jednym z warunków będzie wydanie autorów zbrodni w Buczy i kto wie. Bo obawiam się, że to wiesz, może być na takiej zasadzie, że będzie znowu fala samobójstw generałów w Rosji. Czyli ten, ten wiesz, temu wpadł to tamten się zderzył z kamazem wypełnionym żwirem na zakręcie, ktoś tam się utopił, jak pływał, ktoś tam sobie zanurkował w przeremblu i mu nie wyszło. Ktoś inny wyskoczył bez spadochronu, ze spadochronem. Eee, wiesz, że takie rzeczy się już działy w Rosji. Tak jak była po reformie Serdziukowa, był ten tak zwany bunt generałów eee, cichy. No, on tak naprawdę skończył się tak, że, że tam wiesz, kilkanaście osób dostało jakiegoś zawału serca, w jakiś dziwny sposób spadło z schodów, mówiąc kolokwialnie zobaczymy jak tutaj będzie w Rosji. Może się okazać, że ci co wydawali rozkazy dziwnym trafem umrą z przyczyn naturalnych, tak? Naturalnych. Natomiast bezpośrednio ci co strzelali zostaną wydani po prostu jako zbrodniarze wojenni w imię pewnego pokoju. Nie wiemy jeszcze co się wydarzy, aczkolwiek możesz mieć dużo racji, że tutaj Rosja będzie i zaparty i to będzie na zasadzie traktowane, że my nic złego nie zrobiliśmy, bo oni są tak zakłamani, że bardziej się nie da, tak? No tak i właśnie tym sposobem docieramy do ostatniej sprawy, albo przedostatniej, którą chciałem z tobą poruszyć, jeżeli chodzi o to masakry w buczy, mianowicie Rosja. Rosja twierdzi, że jest to fake ukraiński, że to albo według jednej wersji Ukraińcy poukładali tych ludzi na ulicach, i to są ci ludzie żyją, albo wyolbrzymia całą sprawę, albo wręcz sami Ukraińcy pomordowali tych ludzi, krąży w internecie taki filmik, na którym widać, że samochód ukraiński, z którego jest kręcony ten filmik przejeżdża obok leżącego ciała. No i tam. Rzekomo na tym filmie, no trudno mi to ocenić, widać, że w lusterku bocznym, że ta osoba się podnosi. Co o tym myśleć? Czy to jest jakiś rodzaj wojny informacyjnej, czy dopuszczasz w ogóle taką możliwość, że na przykład Ukraińcy to wszystko ukartowali, a w rzeczywistości jest to nieprawda? Znaczy wiesz Piotrze, jeżeli na filmie widzę masową mogiłę, gdzie są wykopywane ciała i te ciała mają plamy opadowe, jeżeli widzę faceta, który jest ze śladami tortur, ma szyję owiniętą drutem telefonicznym, jest wrzucony do studzienki i ma plamy opadowe we właściwym miejscu, no to wiesz, opcje są dwie. Pierwsza jest taka, że komuś się należy Oskar w y, kategorii charakteryzacja, a prawda jest taka, że po prostu to, czym widzimy, jest tym, czym widzimy i to jest po prostu zbrodnia wojenna, tak? No wiesz, pewnych rzeczy, bardzo, pewne rzeczy bardzo ciężko jest ucharakteryzować czy zmarkować. Też plamy opadowe, stopień rozkładu zwłok, no wiesz, to są rzeczy, które no. No, nie da się tego zrobić ad hoc na większym terenie, nie w studio filmowym. Yy, to to tak nie wygląda. Jak sam wiesz, ja jestem bardzo sceptyczny, i bardzo ostrożny w przypadku tego typu zdjęć. Natomiast wszystkie materiały z Butch, które oglądałem, a obejrzałem wszystkie, które są dostępne, pokazują w moim przeczuciu, nawet nie w przeczuciu, w mojej opinii pokazują, że to jest zbrodnia wojenna i że to są prawdziwe ofiary i że faktycznie ta zbrodnia wojenna miała miejsce. Co więcej, ułożenie ciał i Stopień rozkładu, plamy opadowe wskazują na to, że to się zdarzyło kilka dni, albo dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin przed wejściem sił ukraińskich, tak? To nie było, przepraszam za wyrażenie, świeże trupy. Jarku, co to są plamy opadowe? No jeżeli ciało leży długi czas w jakiejś pozycji, no to krew napływa grawitacyjnie i te części ciała, które są położone na niżej, mają takie silne sino krwiste pra, plamy wręcz, tak? Czyli jeżeli masz osobę martwą, której ręka spadła, no to końcówki palców są fioletowe, końcówka dłoni jest fioletowa, no, to są tak zwane plamy opadowe, tak? I to, co widać w buczynie, to nie wygląda na pozorację, naprawdę. Okej, okay, dobrze, to ostatnia sprawa teraz, poziom odpowiedzialności. Jeżeli to rzeczywiście się okaże, że była to ta zaczystka, na co wszystko na to wskazuje, to według ciebie to co? To poziom Oddziału armii, wojska całego, ministerstwa jakiegoś, czy też może sam Putin musiał tego typu plany zaaprobować, bądź też wydać te rozkazy? Znaczy tutaj trzeba powiedzieć, mi się bardzo podoba takie określenie, które po raz pierwszy usłyszałem od pana pułkownika Piotra Lewandowskiego, że armia rosyjska jest z gruntu moralna. To jest chyba bardzo dobre określenie, że ich nie obowiązują oni nie działają według moralności rozumianej w NATO, w armiach zachodnioeuropejskich. Dla nich szabrownictwo jest dopuszczalne. Dla nich jakieś, przepraszam, za wyrażenie, okazjonalne gwałty na ludności cywilnej są dopuszczalne. Oficerowie nie mają z tym problemu, byleby żołnierze wykonywali swoje zadania. Coś, co jest, co jest w ogóle nie do pomyślenia w, w armiach natowskich. No to w przypadku armii rosyjskiej to jest takie na zasadzie cichego przyzwolenia ze strony kadry, tak? Na zasadzie a nie się żołnierze rozerwą na przykład gwałcąc całą wioskę, tak? I takie rzeczy miały miejsce w Czeczeniu, takie miejsce miały w Syrii, więc jest to armia z gruntu amoralna, to jest armia zła i to jest armia, źle to zabrzmi, ale armia, którą trzeba po prostu pozabijać. Natomiast e, tą armię stworzyli bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretni oficerowie i tą armią dowodzi konkretna generalicja. Wiesz, ryba psuje się od głowy, tak? To, że e, gdyby tam wprowadzono drakońską dyscyplinę, to ta fala gwałtu, fala przemocy nie miałaby miejsca. To jest działanie, na które jest po prostu przyzwolenie z samej góry. No i niestety, jak to będzie jak to zawsze w życiu, najciężej, najciężej jest dorwać tych, którzy są na szczycie, tak? Ponieważ wiesz, o ile może dojść do tego, że ci, ci, ci żołnierze bezpośrednio ci, którzy pociągali za spust, zostaną wydani, albo zostaną skazani albo zabici, no to wiesz, im wyżej, tym gorzej i tym ciężej będzie osądzić winnych. No właśnie. A na samej górze znajduje się, przypominam, Putin. Kto wie, a może on jako pierwszy poleci, tylko że w ramach po prostu wymiany elit na szczytach władzy nie wiemy. Tak, ale taka wiesz, nadzieja, że Rosjanie dostarczą jego głowę na srebrnym talerzu z jabłkiem wsadzonym w usta, czyli że go wydadzą, to mam na myśli, to jest oczywiście moim zdaniem abstrakcja. Nie, to nie Jeżeli nastąpi. To załatwia to raczej. między sobą. Tak, raczej to będzie na zasadzie zmiany elit władzy i po prostu Putin skończy jak beria, tak? Ale nie wiemy, może on ma na tyle silną pozycję, że, że akurat jemu nic nie grozi, tylko o tym nie wiemy, tak. Jarku, to w swoim Twitcie, który opublikowałeś na Twitterze, napisałeś, że to jest Srebrenica 2022. Przypomnę, że w Srebrenicy w 1995 roku, z tego co pamiętam, Serbowie zamordowali chyba 8 tysięcy muzułmanów, cywili. Powiedz mi, czy myślisz, że skala zbrodni rosyjskich już przekracza ten poziom srebrenicy? Nie, tak naprawdę nie. No tutaj to, to, żeby to porównać do srebrenicy, to musielibyśmy dopisać 1-0, tak? Ponieważ na razie w okolicy Buczy możemy mówić o około między 30 a 80 potwierdzonych ofiar zbrodni wojennej. Natomiast problem cały polega na tym, że cały czas wychodzą nowe ciała pozostawione na trasie odwrotu i na, na trasie tego, gdzie, gdzie stała armia rosyjska. Wiesz, cały czas są odkrywane nowe mogiły, nowe groby. Wiesz, w okolicy Czernichowa odkryto Zabordowanych 7, chyba 7 albo 8 zgwałconych kobiet na drodze. wiesz, I co chwila wychodzą tego typu zbrodnie. Tak? Więc ja obawiam się, że, je sobie, że, jeżeli, że jeżeli sobie policzymy dziesiątki, a być może setki takich miejsc, to nagle się okaże, że będziemy mówili o zamordowanych kilkuset cywilach. Zamordowanych w ramach zbrodni wojennej, ale całkowicie z premedytacją w ramach pewnych działań amoralnej armii, na którą przyzwalało dowództwo tej armii. tak? Jasne, dobrze. Jarku, wydaje mi się, że, że, że to naprawdę przerażającą historię, Buczy, bardzo wyczerpująco przedstawiłeś widzom historii realnej. Bardzo Ci na to dziękuję. Myślę, że jesteśmy wszyscy wstrząśnięci tym, bo wie człowiek wie, jaka jest Rosja, a jednak, e, kurczę, jest 2022 rok. Na szoku. Wiesz, no, trochę głupie, jak, jak graniczyć z jakimś państwem i okazuje się, że to są kompletne dzikusy, tak? Po prostu to człowiek już ma nadzieję, że się ucywilizowali, nie? że jest 50 lat po wojnie, że może tam jest troszeczkę oleju w głowie, ale najpierw się okazuje, że wychodzi na światło dzienne bucze. już Wcześniej były sygnały wiesz, o zbrodniach wojennych dokonywanych przez Rosjan i no dobrze, no ale nie było bezpośrednich dowodów. Natomiast teraz na trasie tej panicznej odwrotu, no ale powiedzmy, że ucieczki wręcz wojsk rosyjskich z Ukrainy, wychodzą tego typu bucza. I to nie jest jedna bucza, tak? My będziemy mieli kilka takich miejsc. No i okazuje się, że, że ta armia po prostu jest dalej na poziomie końcówki lat 40., jeżeli chodzi o poszanowanie praw ludności cywilnej. No jasne. Dodajmy też oczywiście, drodzy państwo, że, że, że są tam zdemoralizowane elementy. Armia jest demoralizowana do szpiku kości, ale pewnie też tam są żołnierze którzy patrzą na to wszystko przerażeni, mam na myśli szczególnie tych poborowych, których tam zmusili do, do służby oszukując ich, że jadą na te manewry. No co tu dużo gadać, przejdźmy do zegara wolskiego, czyli drodzy Państwo, zawsze to mówię tym, którzy nas widzą, oglądają po raz pierwszy, jeżeli ktoś taki jest, proszę sobie wyobrazić Ukrainę jako wielką tarczę zegara i będziemy się wskazówkami przemieszczać po niej. Wspomniałeś już o Kijowie, Chyba myślę, że proponuję, żeby od tej 12, od tego Kijowa zacząć, chociaż tam było jakieś bombardowanie Tarnopola, ale, ale tam myślę, że powinniśmy się skupić dzisiaj na tym, co jest, jeżeli tak można powiedzieć, pozytywne na tej wojnie. Zdradzę Państwu z naszej kuchni, z Jarosławem Wolskim, że jak dzwoniłem do Ciebie, Jarku, żeby wczoraj potwierdzić naszą dzisiejszą rozmowę, to spytałem, czy masz przygotowaną mapę. A co ty napisałeś, że od dwóch dni jej nie aktualizujesz, ponieważ Rosjanie uciekają tak szybko, że nie nadążasz z tą aktualizacją. No więc teraz spójrzmy na pozytywną stronę tej wojny, co tam się dzieje. Znaczy tak, Rosjanie wykonali, że tak powiem, bardzo dynamiczny odwrót. Na pograniczu ucieczki. Tak naprawdę niestety nie była to taka ucieczka w klasycznym rozumieniu tego słowa, czyli że po prostu Rosjanie uciekają, zostawiają bardzo dużo sprzętu, a Ukraińcy ścigają ich i, i tam dożynają tych, którzy uciekają. No niestety był to odwrót planowy, tak? Czyli Rosjanie sobie ten odwrót zaplanowali, oni pozostawili sprzęt taki, który nie nadawał się do ewakuacji, przynajmniej w większości odcinków. Widać też ślady planowego niszczenia sprzętu przez Rosjan, którego nie mogli ewakuować, więc niestety, ale ten odwrót był planowany. Natomiast na mapie zaznaczyłem, jeżeli powiększymy obszar na północny zachód od Kijowa, zaznaczyłem na mapie takie poszczególne rubieże, które są podpisane trochę nieprawidłowo, nie po, nie po wojskowemu, ale proszę mi to wybaczyć, które są podpisane piątek, sobota, niedziela. I bardzo ładnie tutaj widać w jakim tempie Rosjanie się wycofywali z tego worka. Mówiąc krótko, Ukraina wygrała. To chyba jest najlepsze określenie. Ukraina obroniła niepodległość i Ukraina wygrała kierunek strategiczny Kioski i oni tak naprawdę wygrali już pół tej wojny. Tak, Nie będzie okrążenia Kijowa, nie będzie zmiany władzy w Kijowie, e, nie będzie Sarajewa z Kijowa. Rosjanie nie mieli sił, żeby zająć to miasto, musieli odpuścić, musieli się wycofać, musieli prawie że uciec, i Rosjanie się wycofali całkowicie na północny zachód od Kijowa i wycof wycofują się na północny wschód. Czernichów został odblokowany zbrojącą się tam brygadą pancerną, zresztą wszystko wskazuje na to, że tam się broniły trzy różne brygady, czyli pierwsza samodzielna brygada pancerna, brygada Gwardii Narodowej Lekka, czyli taki odpowiednik naszego wotu. Oraz jeszcze jedna brygada dodatkowo, więc ten Czernichów to okazuje się, że był broniony przez całkiem poważne siły ukraińskie, bo to były trzy brygady aż. Ale ten Czernichowski jest też zdeblokowany. Natomiast na wschód od Kijowa, jeżeli powiększymy mapę, czyli to nasza godzina 14, no to jednostki rosyjskie wykonują błyskawiczną ucieczkę w tempie 100 km dziennie. Starając się jak najszybciej dotrzeć do granicy, i też tam jest takie bardzo gwałtowne wycofanie, możemy przypuszczać, że Rosjanie całkowicie wycofują się z północno-wschodniej Ukrainy. Również opuścili rejon miasta Sumy, wycofują się stamtąd gwałtownie. No, i wszystko wskazuje na to, że nasze przewidywania Piotrze sprzed kilku tygodni, że Rosjanie skoncentrują się na południowo-wschodnim obszarze Ukrainy, są całkowicie prawdziwe. Dobrze, Jarku, tylko, bo, bo przejechałeś już co najmniej przez pół tarczy zegara w tej swojej. No, bo oni uciekają. Super sprawa. Tam du już jest mało do opisywania, bo Rosjanie po prostu, wiesz, kierunek wschód i zapinają coraz to wyższe biegi w czołgach, byle lepiej się wydostać. A możemy chwilę pocelebrować? Możemy. Okej, okay, więc super, straszne rzeczywiście wydarzenia w Buczy, a tutaj z kolei tak to bywa właśnie na wojnie, że e, też e, wspaniałe wiadomości. I właściwie, tak jak powiedziałeś, niepodległość Ukrainy jest obroniona. E, Zelański nie zostanie zabity, złapany, nie zostanie się do niewoli. E, także wspaniałe wiadomości, rzeczywiście, ale oczywiście to też ma swoje minusy. Otóż Rosjanom zwalnia się trochę sił. E, i, Niestety. Ale zanim o tym porozmawiamy, co oni zrobią z tymi wojskami i gdzie teraz Ukraińcy mogą się spodziewać kłopotów, to trzymając się gwiezdno-wojennego klimatu, proponuję porozmawiać o tym, jak to Ukraina kontratakuje, mianowicie e, słynny rajd dwóch helikopterów na e, Białgorod. Proszę Białogród. Przed, tak, przepraszam. Przedstaw nam e, tą historię. No, więc w zasadzie Białogród jest na kier przedłużeniu kierunku Charkowskiego. Czyli mamy Charków, najpierwsze większe miasto po stronie rosyjskiej, to jest Białogród. E, I tam są bardzo poważne zbiorniki paliwa, magazyny paliwa, które zaopatrywały całe czołówki rosyjskie na kierunku Charkowskim. Czyli to było miejsce, gdzie paliwo było dowożone cysternami z Rosji tam składowane, no i potem rosyjskie ciężarówki, cysterny pobierały te paliwo z Białego Grodu i dostarczały do czołówek rosyjskich. Eee, no i śmieję się tutaj właśnie z kolegami, między innymi z Dawidem Kamizelą, śmieję się, że tutaj bardzo ładnie widać, jak działają mityczne bomble antydostępowe rosyjskie, gdzie tam wiesz, miało nic nie przepuszczać, że ptaki miały spadać, jak wlecą w te bomble antydostępowe. No i to wygląda tak, że absolutnie miasto kluczowe dla zabezpieczenia logistycznego kierunku charkowskiego. Po czym pewnej pięknej, ciemnej nocy dwa ukraińskie śmigłowce Mi-24, czyli delikatnie rzecz ujmując, sprzęt leciwy i przestarzały. My też takie mamy w wojsku polskim. Eee, I okazuje się, wyobraź sobie, że eee, dwa śmigłowce szturmowe Mi-24 przeleciały w ciemności. One były zmodernizowane, ponieważ Ukraińcy kupują m.in. od przemysłowego centrum optyki, kupowali jeszcze przed wojną google noktowizyjne NWG. I dostosowywali kabinę takiego śmigłowca, no bo tam nie można latać w śmigłowcu z goglami noktowizyjnymi, jeżeli kabina, pulpit pilota nie jest dostosowany. Te wszystkie światełka muszą być odpowiednio przygaszone, w odpowiedniej kolorystyce, tak żeby nie oślepiały pilota. No i to się dostos dostosowuje się taką kabinę, no i to jest taki normalny remont z modyfikacją maszyny. Czyli, ale e, mówisz no o, polskim, o polskim ośrodku, tak? Oni tak, kupili, polskie to... gogle noktowizyjne. Tak, ja się śmieję, że mamy swój wkład w ten sukces, ponieważ Polskie Przemysłowe Centrum Optyki sprzedawało gogle noktowizyjne na Ukrainę, między innymi lotnicze. I te śmigłowce Mi-24, one leciały na wysokości absurdalnie niskiej i były w pełni zaciemnione i tam piloci byli w stanie tylko i wyłącznie latać z goglamin aktywizyjnymi. Natomiast piękne jest to, że ten mityczny rosyjski bombel antydostępowy wyglądał tak, że dwa śmigłowce szturmowe, ok, zmodernizowane, czyli do lotów nocnych, ale kompletnie przestarzałe, leciały sobie 40 km w głąb Rosji, lecąc korytem rzeki, Potem wykonały taką ładną górkę przy tych magazynach amunicji, ostrzelały jej, i tu uwaga, nie sprzeciw pancernych pocisków kierowanych, gdyby to było z dystansu 4-5 km, no dobra, smychnęło im się, zobaczyli te zbiorniki, wycelowali. Nie! 500 metrów do nich podlecieli, odpalili salwę niekierowanych rakiet, tam 57 mm prawdopodobnie. Jeden śmigłowiec jedną salwę, odwinął się drugi, drugą salwę, nawrócił się, nawrócił i oba śmigłowce wróciły sobie na teren Ukrainy. Natomiast cały żart polega na tym, że Ukraińcy nabrali wody w usta. Bo tak, te śmigłowce zostały sfilmowane. Wiadomo, że dwa śmigłowce dokonały tego ataku. Można mniej więcej określić trasę ich przelotu i powrotu, no i wszystko wskazuje na Ukraińców. Natomiast Ukraińcy nabrali wody w usta tak trochę na zasadzie. Hmm, no wszyscy wiedzą, że to my, ale my się nie będziemy chwalić, żeby nie było, że atakujemy teren Rosji. Co więcej, tam dochodzi do innych kuriozów, ponieważ okazuje się, że na przykład rosyjska, ukraińska artyleria dalekiego zasięgu, czyli chałbicy 2S75 to jest 203 mm hałbica one strzelają z małą prędkością, szybkością, bo to jest mniej więcej jeden strzał na dwie minuty ale pocisk ma kaliber 203 mm i on potrafi dolecieć na 40 parę kilometrów no i wyobraź sobie, że jakimś dziwnym trafem te piony się znajdują gdzieś na pograniczu obwodu Charkowskiego i strzelają sobie do pojedynczych celów po rosyjskiej stronie no i rozwalają, a to kilka pocisków padnie na jakąś stację przekaźnikową a to rozwalą coś innego takie skrzyżowanie gdzieś trafią no i okazuje się, że Wiesz, to jest coś, sen, sen wariata. To mamy po prostu y, miesiąc wojny z okładem, a ukraińska artyleria ostrzeliwuje cele w Rosji śmigłowce szturmowe atakują absolutnie krytyczną rzecz, czyli magazyny paliw pali na całym kierunku operacyjnym. Wiesz, gdyby ktoś mi o tym powiedział przed wojną, y, na początku lutego, to ja bym się zaśmiał i stwierdziłbym, nie, to się nie wydarzy, to, to nie ma prawa się wydarzyć, tak? A jednak... A jednak, życie pisze po prostu niesamowite scenariusze. Okej, okay, także wielki sukces, także w tym przypadku, i cieszymy się z tego podróży. Kijów odblokowany i niepodległość Ukrainy. Charków też jest odblokowany, prawda? Charków, tak, który odblokowany Ukraińcy i jeszcze. Wywalają Rosjan z obwodu harkowskiego. No, sumy są całkowicie zdeblokowane, tam ta cała armia gwardyjska, pancerna robi paniczny odwrót do Rosji. Natomiast, tak jak zauważyłeś, i to jest niestety prawda, no Rosjanie będą potrzebowali jakichś dwóch, 3 tygodni, żeby się przegrupować. I te siły wrócą. Uzupełnione zostaną rezerwami osobowymi, bo Rosjanie sobie po cichutku mobilizują część sił. Oni tych poborowych zzywali od początku stycznia, lutego tak naprawdę. Uzupełniają siły. Więc no Rosjanie niestety zaczną rundę drugą. No Jeżeli przejdziemy do mapy i przejdziemy sobie tak na godzinę mniej więcej czwartą, piątą, to mamy taką miejscowość Izum. Niestety miejscowość Izum padła. Rosjanie przeszli tą miejscowość. Ukraińcy wysadzili część tam w okolicy Izuma i zalali teren, utrudnili Rosjanom to poruszanie się, natomiast Rosjanie próbują od północy podejść do miasta Słowiańsk i Krematorsk, tylko że znowu Ukraińcy tam oś, nie robili nic innego przez 8 lat, tylko przygotowywali pozycję obronną. Tam jest szereg, może nie fortyfikacji, bo to jest duże słowo, ale szereg umocnień polowych, dobrze przygotowanych linii obronnych. Brygady ukraińskie, które są w takim czworoboku powiedzmy Słowiańsk, Krematorsk, Sewerodonieck, Gorówka. One są, żołnierze są i oficerowie zapoznani z liniami obrony, oni te linie znają praktycznie na pamięć, topografię, wiedzą gdzie się bronić, więc tam Rosjanie posuwają się do przodu cały czas, ale na razie nie ma mowy o przełamaniu frontu, o blitzkriegu, o jakimś wyjściu w przestrzeni operacyjną Ukraińców. jest po prostu takie spychanie ich za pomocą takiego walca, w zasadzie ogniowego, tak? czyli artyleria, lotnictwo rosyjskie. Atakują, spychają Ukraińców, Ukraińcy się cofają, potem kontratakują. Bardzo krwawe, bardzo ciężkie walki z użyciem broni pancernej, zmechanizowanej. No i teraz wszystko wskazuje na to, że Rosjanie ostatnia ich ofensywa no to będzie próba po prostu oderwania południowo-wschodniej Ukrainy. Tylko do tego przejdziemy może na końcu po, po opisie mapy, bo tam są jeszcze takie wnioski, że nie wiemy, czy do tej ofensywy na pewno dojdzie. Mhm. To zaraz o to Cię zapytam. Natomiast i Słowiańsk, i Krematorsk to są nazwy, które są brzmią znajomo, dlatego że tam się toczyły po prostu straszliwie zaciekłe walki w trakcie tej operacji antyterrorystycznej w 2014 roku. Tak. Stamtąd Ukraińcy musieli wypierać Rosjan i rebeliantów wtedy donieckich i ugańskich, czyli rozumiem, że celem tej operacji, czyli krótko mówiąc, jako lajk, na początku Putin chciał zagrać o pełną stawkę. Zająć tak. Kijów, obalić rząd, podporządkować sobie tak. Ukrainę, zamstąpić wstąpić Załęskiego, którego by tam przepędził gdzieś do Ameryki czy do Wielkiej Brytanii jakimś Janukowiczem albo jakimś jego klonem. Nie I... no, Zełenskiego chciał zabić. Ale? O, bo tam takie kwestie animozji spekuluje się tak naprawdę że Załoński coś takiego powiedział Putinowi co go potwornie obraziło jak było ich ostatnie spotkanie i podobno wiesz to jest też wszyscy się zastanawiają dlaczego Rosjanie zaatakowali a być może mamy tutaj do czynienia z wyskokiem szalonego tyrana który osobiście poczuł się być urażony tak? no ale spekuluje się że Załoński w jakiś sposób potwornie poobrażał Putina no i z tego między innymi wynikała taka chęć za wszelką cenę zabicia załańskiego i zdobycia Kijowa, no ale z drugiej strony ta operacja kijowska była raczej przygotowana z premedytacją wcześniej, to nie było nic planowane ad hoc, ale na pewno nie tak dobrze planowane jak operacja na południu niestety, czyli wyjście z Krymu, tak, no bo wyjście z Krymu to jest przykład udanej operacji rosyjskiej, która niestety odniosła powodzenie. Tak, ale właśnie to jeszcze. Dygresja do dygresji. To pewnie czytałeś wywiad Zełońskiego, ten, który został udzielony rosyjskiej prasie, zresztą bardzo dobry. On Tam jest mowa, że około 10 prób zabicia Zełęckiego zostało podjętych przez agentów Federacji Rosyjskiej, więc rzeczywiście jest to jakiś w ogóle szok. Ale on powiedział spokojnie, panowie, moje biuro ochrony się tym zajmuje, też fajnie to odpowiedział na to pytanie, ale wróćmy do tego planu. Czyli plan maksimum się nie powiódł i to jest ten punkt zwrotny wojny, o którym teraz rozmawiamy, to co się dzieje teraz, czyli ta wycofywanie się spod Kijowa. No, ale jest plan B, bo Rosjanie zawsze mają plan B. I jak rozumiem, teraz i jak rozumiem teraz będą realizowali plan minimum, czyli jakieś po prostu wychodzą z tego Ługańska i Donbasu i będą próbowali zająć wschodnią, południowo-wschodnią Ukrainę. I teraz pytanie, o jakich terenach my w ogóle mówimy? Znaczy wiesz, proszę, tutaj tak naprawdę możemy powiedzieć, że Rosjanie już wiedzą, że ten plan e im nie, A im nie wypalił, czyli y, oni tak, tak, tak naprawdę wzięcie Kijowa w kleszcze albo szturm na Kijów, wycofali się z tego kierunku. Wypalił im plan C, czyli wybicie korytarza z Krymu do Rostowa nad Donem, no i oni to już w zasa zasadzie zrealizowali, tak? No jeszcze została im kwestia zdobycia Mariupola, no ale Mariupol w tej chwili jest obracany w gru gruzy, no i prawdopodobnie w ciągu dwóch, trzech tygodni oni ten Mariupol zdobędą, tak? Dwa, trzy tygodnie, no. wiesz, jeszcze będzie to trwało? W tam jest bardzo dziwna sytuacja, ponieważ w przypadku walk miejskich jest tak, znaczy inaczej, wiemy, że jeżeli popatrzymy na jakość wojsk, które toczą walki w Mariupolu, no to te komponenty ukraińskie to po pierwsze walczą jakby nie mieli nic do stracenia, no w Azow nie ma nic do stracenia, po drugie walczą w sposób bardzo dobry i dobrze przygotowani są do walk miejskich, a z kolei Rosjanie no to część sił rosyjskich owszem jest ale te siły niby separatystycznych republik, to okazuje się, że to jest po prostu militarna hołota, która walczy no, mniej więcej tak, jak walczyli w, 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 tak powiem, jednostki pomocnicze Trzeciej Rzeszy. A osobną kwestią są kadyrowcy i Czeczeni, którzy walczą generalnie jak wasowcy w Warszawie, tak? czyli zajmują się po prostu mordowaniem ludności cywilnej. Natomiast jeżeli chodzi o Mariupol, no, to sytuacja wygląda tak, że pułk Azow broni zakładów Azowstal, Wydzielone komponenty 125. Brygady Piechoty Górskiej tak naprawdę trzymają port. No i w centrum są elementy bodajże 56. Brygady Zmechanizowanej Ukraińskiej i Brygady Piechoty Morskiej, i one bronią mniej więcej centrum tego miasta. Tylko ewidentnie Rosjanie próbują rozciąć to ugrupowanie obrońców na trzy części i potem każdy kociołek osobno likwidować. Przewaga, zwłaszcza w artylerii, jest tak duża, no, że prędzej czy później no, niestety obrońcy zostaną pokonani, tak? Natomiast patrząc po tym, jak mimo przytłaczającej niesamowitej przewagi Rosjan w tym terenie, jak idzie, zwłaszcza Ogniowej, jak idzie im zdobywanie Muriat, Maju no wygląda to tak, że mamy kolejny bramasz armii rosyjskiej, tylko nie taki wprost, tak? Co zdobywanie miasta jest zawsze ohydna, krwawa i długa sprawa, więc. No tak. Dobrze, to powiedz mi jeszcze taką kluczową rzecz. To znaczy, słyszałem, że ten port jest zaminowany przez Rosjan i pytanie, czy da się go odblokować, bez mowy mowa o ewakuacji. Już pojawiły się informacje, że część dowództwa pułku Azow miała zostać podjęta jakaś próba ewakuacji. Wersja B, no jeżeli przyjdzie do kapitulacji, no to trzeba będzie tych ludzi stamtąd drogą morską zabrać. Czy to jest w ogóle możliwe, czy też oni pójdą do niewoli rosyjskiej? Czułem dziwne podejrzenie, że nie się będą bronić do ostatniego żywego, ponieważ Rosjanie no, ludzi z półku Azow albo zabiją, albo wyślą na Syberię, albo skażą w pokazowych procesach. A ostatnio w odcinku rozmawialiśmy o tej ewakuacji, tak naprawdę lotniczej z Mariupola, częściowej, yy, części osób rannych z półku yy, Natomiast yy, nie wydaje mi się. To jest, a ja zobaczymy, może być jeszcze taka sytuacja, że, że summa summarum Rosjanie stwierdzą, że taniej dla nich będzie wypuścić siły ukraińskie, żeby sobie przeszły na swoje terytorium niż, niż szturbować te miasta, a z drugiej strony raczej te siły nie będą chciały wyjść z Mariupola, ponieważ obrona tego miasta ma w tej chwili ogromny wymiar symboliczny, ponieważ zauważ, że pomyjając Hersoń, to Rosjanie nie zdobyli żadnego miasta ukraińskiego, liczącego się tak naprawdę, tak? Tam nie udało im się żadnego liczącego się miasta zabić, zdobyć, przepraszam. Ani Na jedno wychodzi. No W zasadzie tak, ani ustanowić nawet administrację okupacyjnej jest no Jest Melitpol, ok, jest port w Berdeńsku, no ale to są małe miasta, tak. Natomiast jedynym takim naprawdę dużym miastem zdobytym jest Hersoń. No i w tym momencie obrona Mariupola ma taki ogromny wymiar symboliczny dla Ukraińców. Więc prawdopodobnie ta obrona uporczywa, taka klasyczna obrona uporczywa, będzie trwać. Zobaczymy, co się wydarzy. No, Ukraińcy nie dali się całkowicie zepchnąć w stronę Dnipro i Zaporoża. Tam trwają walki. Mm -hmm. tylko wiesz co, I w moim ja, jeżeli, to jest. To... Jeżeli mogę, tylko przepraszam, bo już chcesz iść dalej. Widzę po naszym mm, zegarze. Zatrzymajmy się jeszcze na tym Mariupolu, który jest tak mniej więcej na której godzinie. Yy czwarta, piąta, bo wiesz co, bo tak. mówisz o symbolicznym znaczeniu Mariupole. Ja myślę, że to jest bardzo ważne też strategicznie. To znaczy, jeżeli Rosjanie rzeczywiście będą chcieli usiąść do stołu rozmów i powiedzieć, słuchajcie, to co zdobyliśmy to jest nasze, czyli ten korytarz łączący Rosję z Krymem, korytarz lądowy, bo przypomnijmy, że te, nie ma połączenia lądowego między Rosją a Krymem obecnie, no to muszą zdobyć ten nieszczęsty Mariupol z ich tak. perspektywy, no bo inaczej Ukraińcy powiedzą zaraz, ale kluczowe miasto w tym korytarzu jest w naszych rękach, w związku z tym o czym wy mówicie, bujajcie się po prostu. W związku z tym wydaje mi się, czy nie sądzisz na przykład, że Rosjanie czekają aż wreszcie padnie to miasto i wtedy z, z pozycji siły mamy to zdobyliśmy, siadamy z Ukraińcami do stołu rozmów i narzucamy im takie rozwiązanie pokojowe, które odcina cały ten korytarz od Ukrainy. To jest plan rosyjski C. I żeby go zrealizowali, to faktycznie tak jak słusznie zauważyłeś, musi paść Mariupol. Natomiast Rosjanie w tej chwili, w moim odczuciu, jeszcze zobaczymy czy mam rację, czy nie, będą chcieli zrealizować plan B, czyli oderwanie południowo-wschodniej Ukrainy. Czyli zdobycie całkowite dawnego Doniecka i Ługańska, zdobycie Krematorska, e, sewerodoniecka, Tam gdzie jest przemysł ciężki ukraiński, ja mam jeszcze niejasne wrażenie, że będą chcieli podejść w okolice Zaporoża i Dnipro, jeżeli by im się udało i będą próbować w jakiś sposób zniszczyć możliwie dużo przemysłu ciężkiego ukraińskiego. Ja myślę, że to będzie taki plan B, natomiast żeby ten plan B z tą jakością sił, które mają wypalił, no to Rosjanie muszą ściągnąć uzupełnienia, muszą ściągnąć świeże siły, w większej ilości, muszą się przegrupować. No prawdopodobnie zajmie im to około dwóch do trzech tygodni, dlatego możemy się spodziewać, że konflikt potrwa tak naprawdę do czerwca, lipca przynajmniej. No tak, no bo jeżeli wiesz, no to jest taka jest logika. Rosjanie będą potrzebowali miesiąca przynajmniej na przykrupowanie, tak? Około. Ściągnąć siły, zrotować świeże. Y, muszy, muszą się skończyć roztopy. Ta ziemia musi się utwardzić trochę, żeby ten teren nie był taki przeciwpancerny, jak jest teraz. No i to po automatycznie nam to pokazuje, że konflikt z nową siłą wybuchnie w maju, tak? No i od maja liczymy sobie półtora miesiąca do dwóch na zamknięcie działań. No to mamy końcówka czerwca, początek lipca, ale tu jest ważna uwaga. Mamy w analityce takie określenie nie tylko tak zwanych szarych noso, noso, nosoro, nosorożców, bo wiemy, że mamy tak zwane czarne łabędzie, tak? czyli zdarzenia, o których się nikt nie przewidział kompletnie i które wywróciły coś do góry nogami. No i takim zdarzeniem była pandemia na przykład. Natomiast mamy też takie tak zwane szare nosorożce, czyli zdarzenia, o których wiemy, że są, widzimy ich zarys, wiemy, że one mogą coś całkowicie wywrócić do góry nogami. Ale powiedzmy, wiemy, że mogą się wydarzyć, ale za bardzo na nie nie patrzymy. I takim szarym nosorożcem są toczące się negocjacje ukraińsko-rosyjskie. No bo wiemy, że te stanowiska coraz bardziej się zbliżają. Owszem, taka sytuacja jak w buczy absolutnie usztywniają obie strony. To, to są zdarzenia, które są w stanie takie negocjacje całkowicie zabić. No menomen. Natomiast to jest taki wielki szary nosorożec. Wiesz, może się okazać że obie strony się dogadają i nagle się okaże, że będzie jakaś forma tego korytarza z Krymu na, do powiedzmy Rostowa, w zamian za to Rosjanie się wycofają z pozostałych terenów, no bo obie strony się dogadają, tak. Może też być taka sytuacja, że Ukraińcy powiedzą, że, że oni ze zbrodniarzami wojennymi nie będą prowadzić negocjacji, wynosi się z naszej ziemi, ta walka będzie kontynuowana, tak. Faktem jest, że Ukraina ma bezprecedensowe wsparcie na to. Dostawy uzbrojenia, dostawy sprzętu ciężkiego się powolutku zaczynają, to dostawy haubica, armato -haubica, mówię, że z Wielkiej Brytanii, dostawy bojowych wozów piechoty z Czech, na co musiały wyrazić zgody zresztą Niemcy, bo to jest sprzęt po dawnym NRDówku. Inne kraje też zaczynają dostawy sprzętu ciężkiego, powiedzmy, więc można podejrzewać, że Ukraińcom będą raczej przybywać, no, mimo że to będzie przestarzało obiektywnie rzecz biorąc sprzęt, to zaczynają ruszać w końcu te dostawy natowskie sprzętu ciężkiego dla Ukrainy, czyli tego, które oni mogą obsługiwać. Amunicji w tej chwili Ukraińcy dostają tyle, więcej niż są w stanie wystrzelać. No i wiesz, okazuje się, że jest ostrzelana, zdeterminowana 350-tysięczna armia, która wściekle nienawidzi Rosjan za to, co zrobili no, i teraz Rosjanie będą musieli się bardzo napocić, żeby utrzymać stan posiadania na wschodniej Ukrainie. Tak, operacja ofensywna zawsze oczywiście to jest duże ryzyko dla sił ukraińskich. Nie wiemy, co się wydarzy. No, ale ja podejrzewam, że można się spodziewać kontrofensywy ukraińskiej na wschodniej Ukrainie. Tak, bo na zwróci... południowo wschodniej Ukrainie. Bo, bo zwróć uwagę, co chcę, chcę powiedzieć. To znaczy to, że ta sprawa, o której mówiliśmy, że jest zła wiadomość dla. Wschodniej Ukrainy, bo Rosjanie przerzucają tam swoje wojska, no ale te wojska, które bronią Kijowa, ukraińskie z kolei też będą zluzowane i będą mogły iść przynajmniej w części na wschód. W związku z tym to jest gra dwustronna. Rozumiem, że o tym korytarzu, o którym powiedziałeś, to byłoby coś w stylu autostradek terytorialnej przez Pomorze. Tak się trochę śmieje. No, możliwe, znaczy wiesz, nie wiemy zupełnie, jaki będzie kształt tych finalnych negocjacji, tak? Czy one nie zostaną zerwane po buczy i po tym, jak wychodzą rosyjskie zbrodnie wojenne, a może obie strony stwierdzą, że no, no dobra, no zbrodnie zbrodniami, ale trzeba się dogadać, no bo niestety też tak bywa. Niewątpliwie to bardzo komplikuje jakiekolwiek negocjacje i, i to będzie kwestia, która będzie podnoszona na negocjacjach i będzie wymagała, wiesz, rozwiązania. Ukraińcy są w ofensywie, Rosjanie są w defensywie. No poza oczywiście południowo wschodnią Ukrainą, no bo tam Rosjanie naciskają. Natomiast już widać, że oni muszą się przegrupować, muszą mieć świeże siły, muszą się wzmocnić, to zajmie czas, tak? A z drugiej strony sankcje. Te sankcje są dla Rosjan prawdopodobnie mniej dotkliwe niż to nam się wydaje. No ale z drugiej strony one też oddziaływują powolutku na gospodarkę rosyjską, tak, zanim te sankcje zaczną działać, to musi trochę czasu minąć. A z drugiej strony mówimy o kraju, gdzie tam połowa osób gania za stodołę dalej, tak? Albo nie ma ubikacji w domu, więc no wiesz, no. Takim osobom to ciężko grozić brakiem McDonalda, Bentley'i, Rolexów i Ikei, tak? No tak, ale to te, te sankcje oznaczają to, że długo tych, z tych słowo jak nie wylezą też i e, żaden postęp ani modernizacja tam się nie dokona. Natomiast wiesz co, jeszcze chcę tutaj e, uchwycić się jednego wątku, który powiedziałeś zanim pójdziemy do Odessy. E, to znaczy dostaw zachodniego sprzętu. Jest e, informacja, że transportery opancerzone przekażą Australijczycy, to ciekawe bardzo. Natomiast kołowe. Tak, ciekawe. Natomiast New York Times wczoraj opublikował dosyć sensacyjny artykuł, że Amerykanie wystąpili z taką propozycją i pomysłem, ponieważ oni też widzą, że Ukraińcy mogą się pokusić o taką wielką ofensywę, żeby kraje byłego układu warszawskiego przekazały Ukrainie swoje czołgi. Oczywiście padło w tym artykule New York Timesa słowo T72. Nie jest tajemnicą, że Polacy y, mają kupę tego y, sprzętu i teraz czy czeka nas, twoim zdaniem, kolejna odsłona y, epopei migów 29 tym razem pod kryptonimem T72. Niestety nie mogę tej sprawy komentować. Chociaż troszkę. Mm -mm. Okej. Okay.

nic, istnieje sobie, nic się tam nie dzieje. Znaczy nic się tam nie dzieje. Prawdopodobnie Ukraińcy za pomocą pocisków przeciwokrętowych NEPTUN takie prototypowe mają, które dopiero miały wejść do normalnej eksploatacji. Trafili jedną z fregat rosyjskich, ale to jest niepotwierdzone. Znaczy, na pewno odpalili pociski, one poleciały w kierunku fregat, tylko nie wiadomo, czy rosyjska obrona przeciwrakietowa je strąciła, czy nie. tak? Więc Odessa jest kompletnie niezagrożona. Tam, tam w tej chwili nie będzie żadnego desantu, nie będzie żadnej akcji rosyjskiej. Natomiast Ukraińcy robią taką bardzo ładną kontrofensywę na północy od Hersonia i tak naprawdę zwijają te siły rosyjskie systematycznie, które próbowały iść w kierunku Krzywego Rogu, a z kolei Rosjanie przygotowują się do obrony w Hersoniu, gdzie też jest sytuacja dość specyficzna, bo Herson już jest w zasadzie pod kontrolą ukraińskiej artylerii. Natomiast Rosjanie no, nad tym miastem o tyle nie panują, że nawet niespecjalnie, mimo że wprowadzili tam brutalny reżim okupacyjny, to nie za bardzo są w stanie znaleźć lokalnych władz okupacyjnych. Chętnych, ponieważ ostatni zostali zabici przez wywiad ukraiński, tak? Czyli kto tam próbuje kolaborować, to kończy podziurawiony, jak sito. No i Rosjanie mają bardzo poważny problem, no bo mają problem, żeby w ogóle znaleźć chętnych do administracji okupacyjnej. Więc wzruszam ramionami i stwierdzam, że między innymi to u nas w Polsce powstał wod, tak? Kibicuje tak trzeba robić. No mocne słowa. To teraz mam jeszcze kilka pytań do ciebie. Pierwsze dzisiaj informacja. Rosjanie ogłaszają tajną mobilizację. Kilku swoich. Czy ona jest tak tajna, że ja ją no... widzę od lutego. Okej. Okay. To coś może zmienić? Tak. I od, I od razu ci powiem, że rozkonserwowują sprzęt drugiego rzutu strategicznego, ale część, nie, nie cały rzut, tylko część sprzętu. Ja miałem rozpoznane w lutym cztery brygady, które zaczęli mobilizować. Myślę, że doszło kilka kolejnych, ale niestety Rosjanie zaczęli się bardzo pilnować, jeżeli chodzi o takie źródła otwarte. Więc to jest tak tajna mobilizacja, że już ją widziałem w lutym, i to między innymi było jedna z przyczyn jeszcze przed wybuchem konfliktu, i to była jedna z przyczyn, dla których uważałem, że ten konflikt na pewno wybuchnie. Co prawda nie zakładałem takiej groteskowej nieudolności Rosjan, wiele rzeczy potoczyło się kompletnie inaczej, niż przewidziałem. Wcale się nie wstydzę tego przyznać, bo przejechały się na tym też wywiady państw zagranicznych. Dużo lepsi analitycy ode mnie, dużo bardziej utytułowani, bo ten, ta wojna jest pełna niesamowitych zaskoczeń wokół tego, jak absolutnie, jaka jest absolutna amatorka i, i głupota ze strony Rosja na północy i między innymi z tego, jak wspaniale i niesamowicie ekstra walczą Ukraińcy, zwłaszcza jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, Tak, bo takim cichym bohaterem tej wojny to wcale nie są jakieś, wiesz, Javeliny, Stugny, inne pociski przeciwpancerne, nie, nie, nawet nie czołgi ukraińskie, ale dwa, dwójka takich bardzo wyraźnych bohaterów tego konfliktu to jest tak, ukraińska artyleria. Absolutny majstersztyk. To znowu to jest entykonflikt od czasów pierwszej, wojny, wielkiej wojny, który pokazuje, że odpowiednio prowadzony ogień artylerii to jest prawdziwy bóg wojny. Tak? To jest ponad trzy czwarte straty, to jest po prostu ogień artylerii. A druga sprawa, ukraińska obrona przeciwlotnicza. No. Półtora miesiąca wojny i Rosjanom udało się wywalczyć dominację w powietrzu mniej więcej nad Ługańskim i Donieckim. Tak? Jak już się zapuszczają wokół Dnipro i Zaporoża, to tak bardzo niechętnie, bo mogą spaść. A o tym, żeby sobie latali swobodnie nad zachodnią Ukrainą nie ma mowy, tak? To, to, jest, wiesz, to jest kosmos po prostu. To jest kolejna rzecz, o której jakby ktoś powiedział, wiesz, rok temu to byśmy nie wierzyli, tak? No tak, jak wiesz, jak się Rosjanie zapuszczają za głęboko na teren Ukrainy, mam na myśli rosyjskie lotnictwo, to potem piloci ukraińscy tarzają się w błocie z rozbitymi nosami w pomarańczowych kombinezonach. Widzieliśmy to na filmach. Tak. Więc tak to się kończy. Okej, okay, to teraz jeszcze mam do ciebie następujące pytanie. Powiedz mi dużo się mówi i pisze ostatnio o tym, że bardzo dużo znaczenie odgrywa w tej całej rozgrywce elektrownie atomowe. Które Ukraina posiada, widzimy tam jakieś ruchy wokół Czarnobyla ustawiczne. Rozmawialiśmy na łamach, czy też na antenie naszego kanału. Ale w, w Czarnobylu nie ma żadnych pracujących bloków. To ci mówię od razu. Tak one zostały wygaszone kilka lat temu. Mm -hmm. tylko, tylko, że jest, wiesz, jest i, i po tym zaporożu pętasz o tym ostrzale rakietowym, tak, który mówiliśmy? Tak jak najbardziej. Czy, czy istnieje zagrożenie takie, że Rosjanie będą próbowali popsuć te elektrownie, nie wiem, zaszkodzić, rozwalić, zniszczyć, żeby sparaliżować możliwości Ukrainy? I jeszcze bardziej uzależnić ją od swoich surowców w przyszłości? Czy, czy tu widzisz zagrożenie po prostu jakiegoś gigantycznego, no bo do tego to się sprowadza obawa opinii publicznej, jakiegoś nieszczęścia związanego z jakąś wielką radiacją, czy jakimś. Nie, nie, to, to, mówię, to muszę od razu wykluczyć. Tak, akurat, akurat pomijając tą strzelankę w elektrowni w Zaporożu miesiąc temu, to tak naprawdę raczej obie strony bardzo uważają na energetykę nuklearną i na to, żeby nie było jakiegoś Czarnobyla, ale też pamiętaj o tym, że wbrew pozorom taki reaktor jądrowy obecny energetyki atomowej jest wyjątkowo trudny do zniszczenia. Tak? To musiałbyś tak naprawdę ustawić baterię Haubitz, która by waliła w ten kopułę reaktora przez pół dnia, żeby tak naprawdę osiągnąć jego zniszczenie, żeby coś się wydarzyło. Tak? To, to one, Te kopuły bezpieczeństwa są projektowane tak, żeby w nie mogła uderzyć półtonowa bomba lotnicza, nic się nie stało, aby jakiś pilot jumbojeta, który stwierdzi, że sobie zrobi wiesz, numer kamikadze i wpije się w, w reaktor. Tak? To jest tak projektowane, żeby właśnie jakiś samobójca w samolocie pasażerskim nie był w stanie zaszkodzić, żeby przypadkowy ostrzał artyleryjski nie był w stanie zaszkodzić takiemu reaktorowi. Poza tym jest jeszcze w odpowiedni sposób osób da w relatywnie szybko wyłączyć, tak, wygasić całkowicie i nad tym czuwają załogi tych reaktorów, tak, więc obsady, więc tutaj możemy być naprawdę spokojni. Dobrze, ale oni może to mogą rozkraść albo popsuć, już wiesz, jakoś... Hmm. Znaczy po tym, Znaczy, wiesz, po tym, jak widać Rosjan, którzy. że znaczy to w ogóle z energetyką atomową to jest taka fajna dykteryjka, bo jak pojawiały się historie, że Rosjanom kazano się okopać w czerwonym lesie w Czarnobylu czyli tam, gdzie była taka największa fala skażeń, to tak mówię, nie, no gdzie to jest niemożliwe, nie? to, to chyba nikt nie byłby taki kupi, no, wszyscy oglądali film Czarnobyl. No nie no, byli głupsi niż się wydawało. Tak, kazano im się okopać w Czerwonym Lesie i faktycznie powstały okopy w Czerwonym Lesie, tak? I, i, i faktycznie Rosjanie tam, gdzie było największe pole radiacji, to wpakowali jakąś kompanię piechoty, która tam wykonała okopy i sobie palili ogniska wie, z tych wszystkich drzew, które tam gromadziły ten JOS, c, 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 z, JOD i tak dalej, nie? I, I teraz tak, to, że oni trafili niby z odbrawiamy choroby popromiennej na Białorusi, okazało się być fejkiem, tak? Bo, no bo to tak nie działa, tak? To tam jest, poziom promieniowania jest dość bezpieczny, ale no... Palili sobie ogniska z tych drzewek i to wdychali, więc ja im życzę powodzenia w perspektywie najbliższych nastu lat, tak? No tak, to też pokazuje to. Zrobimy też program o tym w historii realnej, bo to jest ciekawe, z jaką olbrzymią pogardą wojsko Federacji Rosyjskiej odnosi się też do własnych żołnierzy. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Przypomina to, oni nie najgorsze... są pierwszy cywilizowani A. w naszym pojęciu. To znowu trzeba pamiętać o tym, że ta armia jest po prostu zepsuta do szpiku kości. Tak, to przypomina najgorsze tradycje Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kiedy rzeczywiście do dzisiaj kości tych żołnierzy walają się po całej Rosji. Natomiast wiesz, kto jest największy, najbardziej się ucieszył z Oprócz oczywiście zełońskiego i Ukraińców, z tego, że natarcie na Kijów się załamało? Łukaszenka. A nie, no oczywiście. Tak, On wykręcił się z nie? Ale, to, ale wiesz, Peczet, to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo ciekawa sprawa do obserwowania, ponieważ zauważ, że Łukaszenka nie jest taką marionetką Putina, za jaką go uważano jeszcze na jesieni tego roku, tak? Czyli tam, tam się coś bardzo ciekawego dzieje w tych relacjach białorusko-ukraińskich. I ewidentnie Łukaszenka ma większą samorządność niż się wydaje, i wydaje się, że nie możemy stawić, nie wolno nam stawiać znaku równości między Rosjanami i Białorusinami. Tam widać, że był jakiś taki oddolny opór w tym społeczeństwie. Te akcje kolejarzy, żołnierzy, którzy odchodzili ze służby. Ten naród nie jest demoralizowany. Ta, widać, że tam była druga rzecz pospolita przez wiesz, parę wieków. Widać, że tam jednak jest jakaś taka bliskość kulturowa między nami a Białorusinami, i widać, że oni nie chcieli iść na Ukrainę, nie chcieli walczyć, nie chcieli uczestniczyć w tych zbrodniach rosyjskich. <laughs> nie mam na to cienia dowodów, ale wydaje mi się, że jeszcze możemy się zaskoczyć, jeżeli chodzi o relacje białoruskie-ukraińskie i o drogę, którą obiorą kiedyś Białorusini. No, oby, oby. I co ciekawe. Nawet jeśli przyjąć taki stereotypowy podział, że jest ten zły prorosyjski Łukaszenko i ta czerwono-zielona Białoruś, ta wspaniała, nasza Wielkie Księstwo Litewskie, czyli ta żółto, biało-czerwono-biała, to nawet ten Łukaszenka wcale nie jest taki, taki w ciemię bity. Wykręcał się jak mógł, kręcił, zwlekał, zwlekał, zwlekał i doczekał się wreszcie tego, że już nie musi wchodzić walczyć. A ty powiedz, to widziałeś ten filmik, na którym ukraińska policja, przepraszam, białoruska policja, Policja wyciąga rosyjskiego spadochroniarza z szoferki samochodu i go glebuje? To, co jest dla mnie najbardziej zadziwiające, to to, że na trasie odwrotu wojsk rosyjskich przez Białoruś powstały normalne bazary z szabrem, szabrowanymi rzeczami z Ukrainy. Wyobraź sobie, że Rosjanie wycofujący się z Ukrainy mają transportery wypełnione takimi dobrami jak zrabowane wiertarki, garnki, pralki, AGD. Oni dojeżdżają na Białoruś i otwierają takie szaber place w zasadzie dla lokalnej ludności, wiesz, to jest, próbują to sprzedać, tak, zanim się doczołgają do Rosji, to jest, to, jest, to jest coś z punktu widzenia natowskiego, czy naszego zachodniego, coś niewyobrażalnego, wiesz, że żołnierz pojechał na wojnę do innego kraju i wraca z niej kradnąc garnki i pościel wiesz, to, to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. No tak, to jest, przy, to jest przydało się na, na potworne zabiedzenie tego, tej Rosji, tego kraju, tych poborowych, to jest wszystko. Ach. Natomiast chcę ci jeszcze powiedzieć a propos tego, że to przypomina te sceny z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak na czołgu te 34 wieźli parasole, z cylindry, przebrani żołnierze, w smokingi zrabowane rozsowieccy i, i, i fortepiany, świnie, krowy, wszystko, co tam się udało ukraść. No. To jest niesamowite, naprawdę, to jest, znaczy mnie, mnie te informacje, to potwierdza już informacja o takich, wiesz, normalnych, regularnych szaberpracach, no bo wyszły jakieś zdjęcia z kamerki w jakimś urzędzie pocztowym na Białorusi, gdzie żołnierze rosyjscy nadają paczki do Rosji z ukradzionymi rzeczami z Ukrainy, no wiesz, wysyłają paczki ze skradzionymi rzeczami, no a potem się jeszcze okazało, że to, czego nie są w stanie wysłać, czy co nie przechodzi przez pocztę, to próbują sprzedawać po jakichś tam śmiesznych cenach lokalnej ludności na takich szaberplacach, wiesz, to jest... Nie po prostu. Jarku, ja mam do ciebie na mojej liście długiej pytań na ten poniedziałek. Ostatnie pytanie, i zanim je zadam, chciałem zapytać, czy tradycyjnie, czy jeszcze chcesz, masz jakieś wnioski, którymi chciałbyś się podzielić z widzami historii realnej? Nie, no w zasadzie o tych trzech, trzech o tym, że główny plan Putina nie wypalił. Plan ten cek, czy prawie wypalił, czyli trzeba przejść z Krymu, przeszli z Krymu do Rostowa i muszą zdobyć Mariupol, no to wiemy. Teraz prawdopodobnie będzie realizacja planu B, czyli próba oderwania południowo-wschodniej Ukrainy, ale zobaczymy, czy to wyjdzie, czy nie. Nas czekają jeszcze walki. O tym, że takim szarym słoniem może być, znaczy nosorożcem, przepraszam, na nosorożcem mogą być toczące się negocjacje. Powiedzieliśmy nie, więc takie. Ma, mamy ten konflikt, że, komfort, że już się coraz mniej dzieje w tym konflikcie, w sensie tego naszego zegara, że z tego zegara to się zrobiła taka ćwiartka tak naprawdę. Tak? I niech to tak będzie. I niech to tak, tak był, będzie. był zegar Wolskiego, będzie ćwiartka Wolskiego, jakkolwiek by to nie brzmiało. <laughs> Okej. Okay. Będziemy się przyglądać tej sytuacji. Mam nadzieję, że za tydzień tradycyjnie dasz się znowu zaprosić i, i tą czwartkę razem przeanalizujemy. Razem zrobimy świadkę wulskiego. Tak jest. I na koniec metropolita, ojciec duchowy kościoła prawosławnego, Cyryl, bodajże on się nazywa, powiedział wczoraj, że. Rosja jest narodem i państwem miłującym pokój, która nikogo nie napada i nikogo nie atakuje, i wszystko się dzieje zgodnie z wolą Bożą. Co myślisz o tym? Zatkało mnie. Znaczy. znaczy, znaczy... Znaczy wiesz, znaczy, może ja nie będę komentował Cyryla, tak? bo, bo, bo tam któregoś tam, natomiast to co mnie zatkało, to zatkało mnie to co wypuściło Iranowosti e, dzisiaj albo wczoraj, gdzie oni opisali co ich zdaniem powinno się zrobić z Ukraińcami w ramach operacji denazyfikacyjnej. I oni opisali, że powinno się ich masowo mordować. I to wypuścił oficjalny organ prasowy rosyjski, jedna z agencji prasowych głównych w Rosji, wiesz wypuścili na stronie internetowej artykuł, i teraz wiesz, to no wszyscy myśleli, że może to jest jakaś akcja hakerów, wiesz, ktoś im tą stronę podmienił. Nie, no to jak wisiało, to wisi. Nie zostało to zdjęte, nie? I można sobie poczytać, że oni uważają, że Ukraińców powinno się mordować, że powinni Ukraińcy cierpieć za to, że oni chcieli iść na zachód, że powinni być zdenazyfikowani, że lokalne elity powinny być eksterminowane. Wiesz, coś takiego wprost jest napisane w jednym z organów prasowych, może nie najważniejszych, ale jednym z organów prasowych kontrolowanych przez Kreml. I to sobie wisi. Więc wiesz, Czytasz coś takiego i po prostu ręce opadają, tak? Bo już wiesz, że to jest. Że ten konflikt przestaje być konfliktem takim na zasadzie bandyckiego napadu na inny kraj, ale z tego się robi wymiar etyczny, moralny i po prostu cywilizacyjny. Zderzenie cywilizacji. Tak. Moim gościem był Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję Piotrze, dziękuję Państwu. A teraz mamy dla Państwa prawdziwą bombę. Eee, uwaga. Doczekaliście się Państwo, Jarosław Wolski założył, zakłada kanał na YouTubie Wolski o wojnie. Będą tam różne ciekawe technikalia, interesujące szczegóły dotyczące militariów i oczywiście obecnego konfliktu na Ukrainie, ale uwaga, Jarosław Wolski powiedział, że założy go dopiero wtedy, kiedy będzie 20 tysięcy subskrypcji, tak? Tak, ja myślę, że to jest taki realny poziom, ponieważ chcę zobaczyć, czy będzie odbiór, tak? Ponieważ ja dobrze się czuję, wiesz, u Ciebie będąc gościem na kanale na innych, w innych miejscach i nie mam z tym problemu. Bardzo, bardzo mi jest miło i cieszę się, że jestem zapraszany. Natomiast zanim zacznę tworzyć jakieś treści i poświęcać na to ciężkie godziny, chciałbym zobaczyć, czy w ogóle będzie na to zapotrzebowanie. Tak? I jeżeli wpadnie takie 20 koła subskrypcji, to to będzie dla mnie sygnał, że ludzie chcą widzieć treści generowane przeze mnie na tematy związane z siłami zbrojnymi RP, z militariami, z technikaliami, jeżeli się okaże, że jest na to zapotrzebowanie i ludzie zagłosują subskrypcjami i powiedzą wolski rupto, okej, okay, zacznę to robić. Jeżeli się okaże, że nie będzie zainteresowania, no to pozostanę po prostu gościem na Twoim kanale, czy tam gdzieś indziej dzisiaj epizodycznie pojawiam, ale chciałbym zobaczyć, czy, czy, czy będzie, że tak powiem, zapotrzebowanie społeczne na Wolskiego, na kanale Wolskiego. Kanał na wszelki wypadek powstał: Wolski o wojnie. Tutaj mam nadzieję, że gdzieś będzie na dole odnośnik, ktoś będzie mógł sobie kliknąć. Na razie kanał jest martwy, nic na nim nie ma, ale jeżeli pojawi się odpowiednio dużo subskrypcji, to zacznę tworzyć regularnie treści, które mam nadzieję, że w jakiś stopniu będą dla Was ciekawe. No i mam nadzieję, Piotrze, że będę regularnie twoim gościem, tak? No właśnie, Jarku, nie porzucaj nas no yy, nie rzecz, mam kanału Wolski o wojnie, a drodzy Państwo, no to wiemy doskonale, że Jarosław Wolski, kiedy stawia tą, że może się uda, może się nie uda, to jest nadmiernie skromny. Kochani Państwo, subskrybujcie kanał Wolski o wojnie i myślę, że bardzo szybko będzie tam 100 tysięcy subskrypcji albo nawet i więcej. Jarku, jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki, wielkie. I drodzy Państwo, Państwu również dziękuję za obejrzenie dzisiejszej rozmowy, dzisiejszego Zegara Wolskiego. Subskrybujcie Państwo kanał, lajkujcie nasze filmy i komentujcie. Dziękuję za wielkie wsparcie. Jesteśmy kanałem niezależnym i możecie Państwo wspierać historię realną na YouTubie albo na Patronite na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Przypominam też, że działamy we współpracy z Fundacją Zarys, która całymi tirami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a więc naprawdę jesteśmy dumni. Brawo dla Zarysu. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.